Począł, mam nadzieję. Więc słucham, co dalej. Pan oskarżony chciałby dalej powiedzieć, mówił, że to na tyle o pierwszym zarzucie, czy chciałby powiedzieć o drugim zarzucie.
Z tego powodu w 2012 roku groziło nam nieotrzymanie dotacji w wysokości 3 milionów złotych na 2012 rok. Samoobrona po prostu nie dopłaciła składek członkowskich do Brukseli. Na które otrzymała pieniądze z dotacji przez Krajową Radę Stronniczą. Doszło zatem w styczniu 2012 roku do sfałszowania sprawozdania finansowego za 2011 rok. Przez zarząd Krajowej Rady Stronniczej. Krajowej Rady Stronniczej, zarząd Krajowej. Gdzie Krajowa Rada wykazała porozumienie z Departamentem Finansów i z ministrem Sawickim, że pozycja zapłaty składek jest uregulowana. Na to podłożyli tak zwaną fakturę pro forma z Brukseli na kwotę ponad 400 tysięcy fakturę. Fakturę pro forma na kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Pro forma, na ponad 400 tysięcy złotych. Dzisiaj na początku miesiąca lutego 2012 roku, koniec stycznia 2012 roku, 12 roku. Prezesów organizacji zaprosił Marek Sawicki na rozmowę. I poinformował, że samoobrona nie zapłaciła 400 tysięcy złotych. Takich pieniędzy nie ma ani Krajowa Rada Sprawiedliwości, ani ministerstwo, żeby założyć. Są to pieniądze z dotacji, które zostały przekazane samoobronie. Podczas wówczas istniały takie przepisy, że kolejna dotacja na kolejny rok nie może zostać uruchomiona, jeżeli się nie rozliczy z poprzedniego roku. Ta zasada była wtedy obowiązująca. I wtedy minister Sawicki powiedział, że jeżeli
otrzymam rozliczenie z Krajowej Rady Miejskiej. Na biurko to ja podpiszę. Nie będę wnikał, czy faktury były, czy nie były. Oczywiście istniejąca pełna dokumentacja, która jest fakta sprawy, potwierdza te moje wyjaśnienie. Zaświadczenia z Brukseli, z Kopa Kodrzecha, tak zwane bilanse finansowe, mówię wprost, o tej zaległości. Sprawa stała się wtedy głośna. W związku z tym, że w stosunku do Krajowego Związku do mojej organizacji, którą kierowałem, również podejmowano czynności różnego typu, chcące nas pozbawić możliwości wykorzystania dotacji. Dotyczące nas, czynności różnego rodzaju. Było to tak wyreżyserowane, że potem w ten rytm wpadł pan Romanowski, że nawet tworzono rozporządzenie Rady Ministrów, które mam nadzieję, że obecna kontrola NIK-u wykaże jako totalną nieprawidłowość. I stąd to nerwowe zachowanie w stosunku do mnie, pana Romanowskiego i części jego otoczenia. Dlatego, że pomijał konsultacje społeczne, akty prawne, które wychodziły z Ministerstwa Rolnictwa jako autora projektu ustawy. I coś, co mam nadzieję, że nazwie tak jak ja, na wyższej kontroli przestępstwem, jest fakt, że pan Rafał Romanowski dwukrotnie podpisywał projekt rozporządzenia kierowany na Radę Ministrów, w którym po znajomości załatwiał się. Proszę mówić. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący sposobu rozliczania środków z dotacji. Zależące sposobu rozliczania środków z dotacji. Gdzie proponował zapisy niezgodne z ustawą. A żeby one przeszły, to jak to się mówi, załatwiano sobie na telefon. Rezygnacja z opinii prawnej. I teraz cytuję. Pismo z 26 października.
Że zamawiam tutaj rezygnację z odbudzi prawa. Tak, tak. To rezygnację, żeby mógł przejść w kształcie takim, żeby szkodzić organizacją. Inaczej, gdyby, dobrze, albo 26 października 16 roku pismem numer SSO DWS w nawiasie AK myślnik 022 myślnik 1 łamane przez 16 podpisane przez pana Rafała Romanowskiego zawarty jest zapis. Projekt rozporządzenia został przyjęty i rekomendowany Radzie Ministrów przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu 13 października 16 roku. Został przyjęty i rekomendowany przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 13 października 16 roku oraz zwolniony z rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. I ten model, Wysoki Sądzie, tworzenia rozporządzeń sprzecznych z ustawą pozwalał im uzyskiwać uprawnienia. Uprawnienia jako narzędzie nacisku na zachowanie się związku. Dokument mógł znaleźć się w obiegu prawnym w Rzeczypospolitej tylko dlatego, że był zwolniony poprzez układ przez opiniowanie Komisji Prawniczej. Komisja Prawnicza by nigdy takiego modelu nie przepuściła. Dlatego w wyniku tego stworzono potem mechanizm, że przydzielane środki z dotacji celowej dla każdego ze związków zależały od lojalności wobec pana ministra. W tym przypadku pana Romanowskiego, gdyż to on nadzorował wykorzystanie środków dotacji budżetowej będący w kompetencji ministra rolnictwa. Nadzorował wydatkowanie środków zarówno w kompetencji ministra. Stąd się wywodziła ta korupcyjna propozycja. No, na jedynym spotkaniu w grudniu 16 roku już właśnie miesiąc po wejściu w życie tego rozporządzenia. Czy jak się nie zgodzisz na moją propozycję, to będziesz miał problemy. Te problemy się zaczęły w 17 roku. Jeszcze raz zaznaczam, że pan Romanowski nie musiał kontynuować przestępstw, które miały początek za czasów Marka Sawickiego i koalicji PSL-PO.
Znaczy okoliczności tej dotacji i zniknięcia tej dotacji pół miliona były badane w ministerstwie czy przez komukolwiek? Czy po prostu zastąpiono te wieści na tą fakturę, na tą formę? Jak to się stało? Wieść, żadne czynności wyjaśniające nie zostały podjęte odnośnie braku w budżecie samoobrony, jak i państwa. A o tym, że była tego powszechna wiedza i że przestępstwo to powstało świadomie, jest pismo skierowane do mnie przez ministra Sawickiego. Znaczy, to była manifestacja na cele pewnie polityczno-związkowe i potem po utracie przez samoobronę jakieś tam... Ale z tego nie wiemy. Nie było z czego odesłać. Ja nie chcę tutaj tego wątku włączać. Pismo ministra rolnictwa z 22 listopada 2011 roku o numerach BN. BN. Barbara Maria, myślnik małe OR, OR 076, łamane przez 52, łamane przez 11, podpisane przez Marka Sawickiego, informuje mnie, że pan sekretarz generalny Korpa Kuczeka poinformował ministra, że dwie organizacje polskie nie zapłaciły składek członkowskich. To są to było taką sprawę, reprezentuje kogoś tutaj jakaś kaucja, sąd chyba zwolił też do mnie z Warszawy. Czy mógłbym po prostu wyjść na chwilę, bo jest to jako obrońca. Słuchaj, 5 minut. Proszę pokazać SMS-a. Ja teraz zostałem, otrzymałem. I też mogę być z Warszawy. I tutaj jest numer warszawski jednak. Ja zapomniałam pana, panią Tomasz. Aha, wcześniej. Ale właśnie teraz dostępny SMS. Tak, czy mogę dosłownie wyjść na chwileczkę? Tak, na 5 minut. Na 5 minut. Się tam nie, nie. Pan oskarżony chce teraz odpocząć, czy chcę mówić, jeszcze raz, jeszcze raz. Że proszę zaczekać, to szybko wyjaśnię i jakby. Dobrze. Na szybko nie skończę. W tym krajowy związek na kwotę 93 tysiące euro. Jest to dowód, że pan minister został poinformowany przed końcem roku jako dysponent dotacji budżetowej o zaistniałym, zagrożeniu. Takim samym dowodem rzeczowym są potem tabele finansowe w latach 2012-2013. Sprawozdań finansowych, które ja okazuję, które wykazują w pozycji zaległości polskiej kwotę 36 tysięcy euro. W związku z tym powstały działania, że krajowy związek ujawnił ten fakt i miało to związek z działaniami ujawnienia naruszeń prawa w spółce LFA. To była
taka głośna sprawa. Słyszałem, jak się nazywała? Elewa. Elewa. Gdzie w wyniku moich działań minister Sawicki został przez premiera Tuska odwołany. Rozpoczęła się taka jakby nadąkana związek i na mnie, żeby szukać różnych. Solidarność wierzy, że się powstało. Tak, różnych raków i zaczęto stosować wobec naszego związku dużą presję. Wówczas doszło do tego, że Urząd Kontroli Skarbowej dokonał kontroli finansów Krajowego Związku i pozostałych organizacji zajmujących się działalnością międzynarodową z dotacją. Ustalenie pokontrolnych ustalono, że nieprawidłowości dotyczą wszystkich organizacji rolniczych na różne kwoty. I kwoty te są opisane i wyszczególnione w wynikach kontroli Urzędu Skarbowego. W wynikach kontroli wykazano jednoznacznie, że Związek Zawodowy Samoobrona nie zapłacił składek członkowskich za 2011 rok. Przypomnę, że była to data kontroli 2013 rok. Zatem mamy rzeczywiście potwierdzonym faktem przestępstwa przez Krajową Radę Izb Rolniczych, która wykazała zapłatę i którą zatwierdził minister rolnictwa jako uprawniony organ. W tym czasie która wykazała zapłatę i organ zatwierdził minister. I minister zatwierdził jako uprawniony organ.
Krajowy Związek informował o tych przestępczych zdarzeniach w stosunku do Krajowego Związku, jak i o nadużyciach związanych z dotacją samobronną. Ten dokument jest podpisany przez 3 osoby z urzędu. Jest dowodem na to, że korespondencja w tej sprawie nie powstała w związku z naruszeniem dóbr, z zamiarem naruszenia dóbr osobistych pana Rafała Wolowskiego i była sukcesywnie kierowana przez lata do właściwych organów państwa. A czy ona była związana z osobą w ogóle w związku z tym, czy w ogóle z przedmiotem postępowania i... Wszystkie pisma, które będę omawiał, kierowane są do organów państwa, wskazujące na przedmiot zdarzenia przestępstwa i w większości pism wskazane są osoby, które brały udział procedowanie tego dokumentu przestępczego i wydanie takiej dokumentacji. Czy można było nie rozumieć treści tych pism, które związane z przedmiotem zarzutu? Pisma, które dokumenty, którymi dysponował minister rolnictwa, szczególnie po 2015 roku, pana Romanowski przy wydawaniu decyzji miał pełną wiedzę na ten temat. Tą wiedzą świadomie się posługiwał w tworzonym przestępstwie, o którym był informowany wiele organów państwa. Pojawiało się to stąd, że jest raport. Jest raport wyjaśniający, ja się w 17 roku z aresztu śledczego zwróciłem do Urzędu Kontroli Skarbowej o wyjaśnienie sprawy czytelności protokołu pokontrolnego. Otrzymałem wtedy wyjaśnienie z Urzędu Kontroli Skarbowej. Już z Izby Kontroli Skarbowej, że taki organ powstał w miejsce tamtego organu. Nie wiem, czy jakiś pan wiceprzewodniczący sobie przełożył. Kontrola i zawarte tam wyniki są wskazówkami dla ministra rolnictwa, jak nie popełniać ponownie tych samych błędów, jak uniknąć różnych zdarzeń, które mogą mieć znamiona przestępstwa. Nie było to rygorystyczne pismo, że ma zastosować, że ma zastosować je w stosunku do polskich organizacji. W związku z tym zacytuję to pismo. Muszę zapisać, że z dnia 10 października 2017 roku sentencją tego wyjaśnienia jest:
i w organizacjach rolniczych. Zakończone zostało wydanie przez dyrektora UKS w Warszawie. Dokumentu o nazwie wyniki kontroli. Który zawierał podsumowanie wszystkich dokonanych ustaleń. Wynik kontroli wraz z kopią dokumentacji z przeprowadzonych czynności kontrolnych został przesłany do ministra rolnictwa. To jest do dysponenta części budżetowej celem wydania decyzji w zakresie rozliczenia środków publicznych objętych postępowaniem kontrolnym. Zarówno zbiorczy wynik kontroli dotyczący ustaleń w Krajowej Radzie Izb Rolniczych, jak i wyniki kontroli wydane dla innych organizacji, w tym Krajowego Związku, nie zawierały informacji odnośnie kwoty zwrotu dotacji podsumowujące ustalenia wyniki kontroli, zawarł jedynie zalecenia w zakresie podjęcia działań mających na celu stworzenie mechanizmu proceduralnego zabezpieczającego przed wystąpieniem podobnych nieprawidłowości. Decyzję w sprawie ewentualnego zwrotu dotacji w pełnej lub częściowej kwocie podejmuje jedynie minister rolnictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w tym zakresie. Ostateczna decyzja w sprawie zwrotu dotacji należy do dysponenta części budżetowej, jakim jest minister rolnictwa, który przekazał tę dotację. Może on w całości uwzględnić nieprawidłowości wykazane w wyniku kontroli przez dyrektora UKS, albo podjąć zupełnie odmienne stanowisko. I co jest ważne, zauważyć należy, że na wynik kontroli nie przysługiwały żadnej organizacji środki prawne
ani skarga do WSA zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. W związku z powyższymi oraz z uwagi na fakt, że ustalenia kontroli skarbowej nie są ustaleniami ostatecznymi dla kontrolowanego, które zobowiązałyby go do zwrotu dotacji, dyrektor UKS nie kierował zawiadomień do organów ścigania. To jest odpowiedź z końca 2017 roku na moje zapytanie do Izby Skarbowej odnośnie prawidłowości wydawanych decyzji przez Rafała Romanowskiego. W drugim piśmie tego samego, tej samej Izby Administracji Skarbowej 7 listopada 2017 roku jest kolejne wyjaśnienie, że wynik kontroli, na wyniki kontroli nie przysługiwały środki odwoławcze ani skarga do WSA, więc ostateczna decyzja w sprawie ewentualnego zwrotu należała wyłącznie do ministra rolnictwa. Minister dysponował pełnym materiałem dowodowym UKS i jedynie on mógł w całości uwzględnić nieprawidłowości wskazane w wyniku kontroli. Albo zająć się zupełnie odmienne stanowisko. I co jest dla mnie w tej sprawie ważne, w dalszej części cytuję. W związku z powyższym zapytaniem pana odnośnie właściwego organu do dalszego prowadzenia spraw związanych z kontrolą. Co jest dla mnie w tej sprawie ważne, cytuję. W związku z powyższym oraz zapytaniem pana odnośnie organu właściwego do dalszego prowadzenia spraw związanych z wynikami kontroli i dalszą weryfikacją. Oraz zapytaniem pana organu właściwego do dalszego prowadzenia sprawy związanej z wynikami kontroli i dalszą ich weryfikacją informuję, że ustalenia zawarte w wydanym wyniku kontroli nie podlegają żadnej weryfikacji przez organ, który wydał wynik kontroli. Wszystkie wnioski i decyzje w tej sprawie należą wyłącznie do ministra rolnictwa. Izby będących przedmiotem postępowania.
One dotyczyły przedmiotu sprawy. Co ty znaczy, ja przypominam, że to są wyjaśnienia oskarżonego. Obrońca nie jest jeszcze oskarżonego. Ja tylko sobie mówię, że to już było odpowiedzi w sensie może... Nie, no to jest pytanie oskarżonego. Zadałem to pytanie tylko. Natomiast... Musi pan popsuć atmosferę zawsze? Pan oskarżony, proszę tutaj do mnie mówić. Do mnie, jak to się ma do tych pism, które są przedmiotem postępowania? Nie słyszę. Jak się to ma, ta sytuacja związana z tymi zagadnieniami do tego, żeby osoby oskarżone? Ma to się. Ma to istotny wpływ do wszystkich pism związanych potem, bo na podstawie tych dokumentów, które cytowałem, a dokładnie ich otrzymałem w 17 roku, dotyczyły już prawomocnych decyzji podjętych przez Rafała Lewandowskiego we wrześniu 17 roku. Czyli uzyskałem tymi dwoma dokumentami Izby Administracyjno-Skarbowej potwierdzenie, że pan Rafał Romanowski dopuścił się nadużyć w wydawanych decyzjach dowolnie szacując umarzanie i w przypadku do Krajowego Związku stosował represje nieuzasadnione niczym. W stosunku do Krajowego Związku stosował represje. A w stosunku do oczywistych przestępstw finansowy umarzał te kwoty przestępcze. Czy można powiedzieć, że... Zamiast przypisać do zwrotu do budżetu państwa z ustawowego obowiązku dopuścił się poważnego przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa, gdyż zatwierdził jakby fakt przestępstwa popełniony przez grupę Marka Sawickiego w swojej decyzji. No tak, a chodzi nie o co innego. Chodzi mi o to, jaki był cel? Po co one były kierowane? Czy na duże wypożytanie? Ja rozumiem, że są czyny, bo to ja zrozumiem, że pan Romanowski nadużywał funkcji w stosunku do związku, który pan reprezentuje. Pan Romanowski od stycznia 16 roku. Co pan chciał osiągnąć? Pan. Ja? Tak. Sprawiedliwości proszę. Prawda. Wskazania, że Urząd Skarbowy zastosował wyniki kontroli, wskazując nieprawidłowości w organizacjach. I tu pisze, urząd pisze, że w ich wyniku minister powinien właściwe rzeczy skierować do organów ścigania, bo na tym etapie Urząd Skarbowy nie oceniał, czy to jest przestępstwo. A drugie, powinien zastosować normalne zasady rozliczeń. A jakie cele ma związek? Czy powinien zwracać uwagę na takie zagadnienia? Musi zagadnienia te zwracać uwagę, dlatego że w wyniku tych fałszywych decyzji doszło... Ale od początku, że ten związek, dlaczego mógłby się reagować na takie rzeczy? No, musimy reagować na te rzeczy, bo dotyczą one naszego materialnego budżetu związku i naszego budżetu. I możliwości działania na forum międzynarodowym. Jeżeli nasza czynność zapłacenia po terminie składki do Brukseli jest taką samą czynnością opóźnioną o 5 dni kalendarzowych, jak i kilkanaście innych decyzji kilku organizacji, to Wysoki Sądzie musi być jedno kryterium, jeden regulamin. No nie może być tak, że pan Romanowski wybiórczo kolegą umarza po sugerialni, a kółko przypisuje fałszywe kwoty, to są nielojalni. I nie da się skorumpować. Dlatego jeżeli samoobrona, to nie. A inny nie umarza i przypisuje do pana kwoty. Jeżeli samoobrona,
jest udokumentowany. Nie zapłaciła składek przez 11, 12, 13 rok. A jest potwierdzone przez samoobronę Izby, że zapłacone, to mamy do czynienia z przestępstwem. Poświadczenia nieprawdy w dokumentach państwowych i wprowadzenia w błąd wszystkie organy państwa. Natomiast Krajowy Związek i ta kwota zostaje umorzona. 400 tysięcy. Ale czy wiedział Romanowski o tym, że te dokumenty nie były tak, wszystkie wiedział, bo wszystkie zostały przez Krajowy Związek kierowane już od 13 roku. I do tej decyzji również zostały kierowane, żeby je sprostował. I pan Romanowski skłamał, składając zeznania. Czyli ja rozumiem, że to Krajowy Związek, tak? Tak, naruszał dobra Krajowego Związku. Bo zapłacono składkę w Wysokim Sądzie. To trzeba zobaczyć na decyzję. Zapłacono składkę. Moją motywacją było dobro Krajowego Związku, tak? Tak. Zapłacona składka przez Krajowy Związek. 5 stycznia 11 roku. Przykładowo, 11 roku. Zostaje umorzona, a zapłacona 12 roku 5 stycznia zostaje przypisana do zwrotu. Ale składka została zapłacona. Nikt jej nie kwestionuje. To on sobie konfabuluje, że jest po terminie, czy po 30 grudnia zapłacona. Okej. Okay. Ale jeżeli by wszystkich tak samo potraktował, on wszystkim, co zapłacili po 31 grudnia, umarza w tym Krajowemu Związkowi połowę, a resztę przypisuje, żeby tylko w jakiejkolwiek formie ugarać. Ugarać. I to jest właśnie przestępstwo. Według mnie druga rzecz. I my to wskazujemy, że kwotę pochodzącą z przestępstwa samoobrony nie powinien minister umorzyć. Jest to przestępstwo niepokrywane. I mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach znajdzie to rozstrzygnięcie wasze oskarżenie wobec pana Romanowskiego. Bo jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Więc nie ma to naruszenia jego dóbr osobistych żadnych. A czy on się obawiał w ogóle treścią tych zawiadomień? Czy one były konkretne, wskazywały okoliczności, czy podstawy? Za chwilę, ja muszę dopuścić wody, że Krajowy Związek, to już jest wiedza podstawowa wielu osób w kraju, Krajowy Związek był kontrolowany przez ministerstwo, jako jedyny związek. I w związku z przepisami KPA, powinniśmy przy wydawanych decyzjach być stroną przywołaną do prawa wniesienia odwołania, zażalenia, skargi do NSA i tak dalej, i tak dalej. Te czynności wszystkie odrzucał pan Romanowski lub je świadomie pominął. I wracamy do tego, i cały czas wracałem do tego w pismach kierowanych do organów państwa, zawiadamiając, że pan Romanowski, przygotowując i podpisując decyzję, z pełną świadomością dopuścił się przestępstwa. Jeżeli prokurator, to drugie doczytania tych pism, będących podstawą oskarżenia, jeżeli prokurator uznał te treści pisma za obraźliwe, to dlaczego z treści tych pism nie doczytał się, że doszło do przestępstwa? I o to mi tylko chodzi. Czemu ta wybiórcza machina działa w jedną stronę? To nie jest objęta obowiązkiem funkcjonariusza publicznego, który powinien to przede wszystkim pismo było do prokuratora generalnego, do premiera, do prezydenta, do ministrów, kierowane przez związek Wysoki Sądzie, a nie przez Władysława Seregina. Już nie mówisz, że w tym terminie i dzisiaj też pan mówił. I sąd, ale będę powtarzał to do bólu. Ale to jeśli pan będzie powtarzał do bólu, to sąd pan w końcu bierze głos. Ale w zasadzie, a oskarżenia w związku z tym nic nie.
pana stanowisko, ale jeszcze raz mówię. Nie ma potrzeby powtarzania cały czas w kółko tego samego. To już pan mówi. Ja rozumiem, co pan nie, ja powinienem być objęty aktem oskarżenia, to związek. Tak, to już też mam. To było dzisiaj od samego początku. W związku z tym. Mówiony i skrzętnie na temat. Dlatego podnoszę brak logiki w tym zdarzeniach, które wywołane zostały przez układ towarzysko, nie wiem, polityczne. I tak jak mówimy, o sprawie był informowany już w sierpniu pan minister Kalęba. Pan Kurs, pani Beata Szydło, pani Beata Szydło, Białołęka 1409, druk firmowy, Wysoki Sądzie opracuje, pieczątka Krajowego Związku na Zagadzie. Co się z materiałem dowodowym, nie musi pan go... Tak, ale ten dokument jest przedmiotem oskarżenia. Tak, świetnie. W związku z tym... Pan to przeczytał i zapoznał się również z układem graficznym. Ten pokazuje, że w tych sprawach wykonywałem obowiązki ustawowe i konstytucyjne, a proszę przyjąć jako dowód korupcji politycznej następujące zdarzenie. W kolejności, bo tych zdarzeń jest tu kilka. Pierwsze pismo, 28 sierpnia. A nie zapiszę, 28 sierpnia. 2017 rok. Moje pisma. Duże K, potem KJP małe, 071.12.2017. Prokuratura Krajowa odbiorcą jest, adresatem pismo pana ministra Krzysztofa Jurgiela do prokuratora generalnego pana Bogdana Święczkowskiego. W nawiązaniu do mojego pisma z 21 lipca 2017 roku, które zaraz zacytuję, dotyczącego możliwości popełnienia przez pana Serafina przestępstw z artykułu 212, przesyłam kolejne pisma nadesłane do mnie przez pana Władysława Serafina. Wskazujące na możliwość popełnienia czynów karalnych celem włączenia ich do aktu prowadzonego postępowania. Trafia to do pana prokuratora krajowego generalnego Święczkowskiego. Ale przede wszystkim zostało skierowane również do akt mojej sprawy związanej ze skorpołowi, z całkiem inną procedurą i ma nadany numer w moich innych aktach 991. To jest dowód, że wszystkie te trzy pisma kierowane do pana Święczkowskiego są wytworzone świadomie w celu wytworzenia klimatu zagrożenia politycznego jakiegoś, to skierowano je do akt sprawy nie. Co jest ważne, panie Wysoki Sądzie. Te pisma nie są podstawą procedowania w tej sprawie. A znalazłem je w aktach całkiem innej sprawy niezwiązanej z tą sprawą. Znalazłem je w aktach sprawy... Pisma to znalazłem w innej sprawie. Tak, a one tam były bezprzedmiotowe. W związku z tym nie było ich faktów, nie ma. A są zawiadomienia, jak... Konfiguracja osobowa. Konfiguracja osobowa na pana Święczkowskiego wskazuje, że jest to element właśnie tej zorganizowanej grupy
która wytwarzała te fałszywe oskarżenia. Bo pan minister pisze. Pan Świączkowski był zaangażowany w tamtą sprawę, bo właśnie było. Ja miałem do pana Święczkowskiego w 2010 roku groźbę karalną. Nauczyłem się tego zdania, groźbę karalną. To jest bardzo mądre zdanie. Którą skierował do mnie, będąc radnym sejmiku śląskiego. Ja też wówczas byłem radnym sejmiku śląskiego. I głosowaliśmy pozbawienie pana prokuratora mandatu radnego. Sejmiku śląskiego objętego niezgodnie z ustawą, gdyż nie wiem, nie będę tłumaczył, niezgodnie z ustawą wówczas stwierdzono. I sejmik stwierdził wyjaśnięcie mandatu. Zdecydowałem to ja swoim głosem, gdyż w koalicji mój głos był ważący, jeden. Myśmy przewagi koalicji tego głosu. I pan Święczkowski na korytarzu, wychodząc, powiedział mi, ja ci Serafin tego nie zapomnę. To jest mniej więcej groźba karalna porównywalna do tej, którą mi się zarzuca. A w sprawie, kiedy pan był tymczasowo aresztowany, tej, jaką funkcję pełnił pan Święczkowski? Pierwszy zastępca prokuratora generalnego. I między innymi to jest cała, podejrzewam, że jest to również element najpierw mnie aresztowania. Odarcia z twarzy pana w tych sprawach? Odarcia z twarzy pana politycznej? Tak, oczywiście jestem przekonany, że oba te zarzuty, jak jest ten Skokowski, ma charakter obdarcia mojego wizerunku w opinii publicznej. Tylko taki cel przyświeca tym ludziom utracić, podważyć moją wiarygodność w zakresie stwierdzanych przeze mnie nadużyć kryminalnych i przestępczych. Bo jeżeli Serafina nie będzie, to inny nie podniesie, no bo chłopcy są już kupieni. W związku z tym tylko jeszcze Serafin żyje i podnosi temat. A myśmy podnosili temat, Wysoki Sądzie, jako związek poszkodowany, bo skutkiem tych fałszywych decyzji jest zbiorek na 1,5 miliona. I znów na podstawie fałszywego wniosku, opartego na fałszywej decyzji Lewandowskiego. Więc ja się po prostu chciałbym dowiedzieć kiedyś, za co mam być karany, dlaczego i z czyjej inicjatywy, bo moralnej żadnej, bo ja nikomu nic nie zrobiłem, żadne piśmie. Wskazywałem po prostu. Co i sobie, pan Jurgiel, czy inaczej mówiąc, pan Romanowski, wysłali do prokuratury kilkadziesiąt pism. I tu jest taka dokumentacja, dosyć kompromitująca według mnie. Bo z kilkudziesięciu pism z ministerstwa wykazanych w aktach na stronie 137, karta, pani pisze, tak? No tak, pan Jurgiel i pana Romanowski wysłali do prokuratury kilkadziesiąt pism. Tak. Karty 136 do 139 zawarte są, jest wykaz tych pism jako oględzina, jako czynność oględzin. W jakiś dziwny sposób niejaki pan Bogdan Pietruszka, niejaki pan nadkomisarz Bogdan Pietruszka dokonuje analizy tych pism i pan Bogdan Pietruszka zwraca kierowanych do Jurgiela, do ministerstwa, jako zbędne przedmiotowe dokumenty. Wysoki Sądzie, zawiadomienia o
przestępstwie organ państwa zwraca jako zbędny przedmiotowy dokument. To jest, nie wiem, przestępstwo, dyscyplinarka, hańba, no coś w tym jest. Natomiast zostawia sobie 7 wybranych pism, na podstawie których sformułowany został mi akt oskarżenia. Na których sformułowany jest akt oskarżenia? Na tych 7 pismach nie ma żadnych, powiem tak, protokół Karpa, warta 157, wykaz dowodów rzeczowych. Pierwsze, pismo do Krzysztofa Jerubiela. Nie wiadomo skąd, gdzie, z jakiej daty, czego się wzięło. Potem drugie pismo do Krzysztofa Jerubiela z czerwca 17 roku. Adresowane z Białorusi. Barbara Szydło do Krzysztofa Jurgiela, do Krzysztofa Jurgiela. I co w sądzie? Nie ustalono to. Prosiłem o to i dalej wnoszę. Jakie uprawnienia ma niejaki nadkomisarz Bogdan Pietruszka? Jakie ma uprawnienia biegłego, nie wiem, grafologa, Polaka, doktor Gdymania, co jest obraźliwe, co nie. Czy jest osobą, którą uprawnioną? No dobrze. Zrobimy tak. W tej sprawie. Zarządzi przerwę do kolejnego terminu. Pan profesor, no coraz więcej znaków drogi, później więcej znaków, niż... Są czy na moich myślach, że się zmartwiłem panu do kogo. Niech pani sprawdzi 19 października, czy po 12 jest wam sam. A, już obsłuchał się system. Przepraszam, którego? 19 października. Bo to i tak głos od stron dzisiaj nie zdążę życia. A 19 października wygląda tak, pani sędzio, sala 350, myślę, że będzie bardziej dostępna. 19 października jest. No, co jest? Ale może się to drukuje panu do nowy, żeby pani będzie tą składać środkową. No dobra, czyli to jest sala pod nazwą 19 października. 350, ale nie wiem, że nie jest pożyczona, ale się nie. I nie mam drugą odezwoną, to nie ma. Niech pani drugie, prawda? Nie wychodzi. Do 11 października rodzina 12